Dwóch apostołów, Piotr i Paweł. Piotr, wskazany i wybrany przez Jezusa, nie ze względu na swoje jakieś szczególne właściwości, ale może dlatego, że chyba najbardziej z apostołów był skłonny do przesady, do jakiejś słabości, do takiego bycia narwanym. I Jezus skonfrontował go ze swoją słabością i dzięki temu Piotr może napełnić się mocą Pana. Szaweł był wrogiem chrześcijan, prześladowcą pierwszego kościoła. Jezus wykorzystuje ten potencjał i to zaangażowanie, nadając mu zupełnie nowy kierunek. Obaj są w pewien sposób pochwyceni albo nawet zmiażdżeni przez Jezusa. Wybrani, to znaczy trochę jak taki owoc, który trafia w takie tryby maszyny, która ma tam wycisnąć życiodajny sok. Pójść za Jezusem, obaj tego uczą, będzie znaczyło poddać się Jezusowi, pozwolić, żeby On poprowadził nas swoją, a nie naszą drogą. Chyba w każdej klasie jest taki egzemplarz, taki uczeń, za którym wszyscy pozostali średnio przepadają. To jest taka klasowa mądrala, która ma zawsze odpowiedź na każde pytanie, która zawsze ma rękę podniesioną i która zawsze potrafi bezbłędnie odpowiedzieć, trafiając w samo sedno tego, co nauczyciel chciałby usłyszeć. I ta dzisiejsza Ewangelia nas prowadzi do Cezarei Filipowej i myślę sobie, że mój patron, święty Piotr, mógł być w oczach apostołów właśnie kimś takim. Kimś, kto tak potrafi wstrzelić się na pytanie Pana Jezusa z taką odpowiedzią, która, no właśnie, jest trafiona w 100%. Piotr potrafił, często bez namysłu, strzelać takie odpowiedzi, które albo właśnie pokazywały jego ogromną wiarę i ogromną bliskość z Panem Jezusem, jakieś takie ogromnie trafną intuicję, a z drugiej strony chwilę później potrafił powiedzieć coś, co zupełnie przekreślało wszystko to, co powiedział przed chwilą. Piotr miał niewyparzony język, to prawda. I dla mnie jest mistrzem zarówno w zawalaniu koncertowo tego, co tylko dało się zawalić, jak i mistrzem w powracaniu do Pana Jezusa. Piotr jest zdrajcą, ale jest też tym, który wyznał miłość i nie wstydził się przyznać, że potrzebuje przebaczenia, że potrzebuje łaski, że potrzebuje po raz 150 wrócić, dlatego że tu jest jego miejsce. Święty Paweł jest mordercą, ale jest też tym, który potrafił stanąć przed Panem i powiedzieć: wiem, kim jestem, wiem, że jestem jak poroniony płód, ale wiem, że tylko przy Tobie jest moje miejsce. I Pan Jezus dzięki tym dwóm apostołom wiedział, że stawiając na nich, Kościół przetrwa wszystko. I dlatego, nazywając Piotra skałą, trafił w samo sedno, bo to jest pewnego rodzaju świadectwo niezachwiania. Nie to, że nie wykonuje niczego, co byłoby złe, ale że ze świadomością tego, że jestem grzesznikiem, potrafię wracać. Potrafię wracać chociażby po 150 razy, wiedząc, że tym, co na mnie czeka, jest Boża miłość, że tym, co na mnie czeka, jest Boże miłosierdzie. Kościół zbudowany jest na zdrajcy i mordercy, ale jednocześnie na tych, którzy poznali, co to znaczy miłość Boga, którzy poznali, co to znaczy miłosierdzie i którzy się nie zawahali wybrać właśnie to, odwracając się od tego wszystkiego, co od Pana Boga oddziela. Prośmy dzisiaj Piotra i Pawła o to, żeby nas uczyli tego, co to znaczy powracać. Obaj są w tym mistrzami. Obyśmy i my stali się mistrzami w powracaniu.